I tutaj właśnie wywiad ze zwycięstwą, ze zwycięzcą kolega chciałby zadać kilka pytań. No to z jakiej linii się wywodzi gołąb zwycięzcy? Kolega Gołębika, wspólnego wywodzika. Wywodzika u Maćka Buzika? Naprawdę, do internetu. Więc wywodzi się ten gołąb z linii. Poprosimy trochę głośniej. Gołąb wywodzi się z linii Warwinkla i Zubiana. Warburgen. Linia Warburgen. Jest to nałożone tam, powiedzmy, te dwie linie na siebie. Gołębie te pochodzą konkretnie, jak już wcześniej wspomniałem, od Dawida Grydenia z Lubichowa. Uważam, to jest świetny hodowca. Dobry menadżer, również pewne wskazówki mi tam również przekazuje o prowadzeniu gołębi i tak dalej. A jeśli chodzi o następnego gołębia, następny gołąb to jest z linii Kurta Weidkampa, tak zwanej 151. To jest TV, numer w tej chwili nie pamiętam. I kolegi tutaj siedzącego obok, również linia Dun i świętej pamięci, nasz kolega, który tak zginął właśnie też, opiekując się między innymi gołębiami, Zawadzki, tak? Dobrze mówię, dobrze. I to są tak jak gdyby te dwie linie na siebie również nałożone, z których naprawdę byłem zadowolony w lotach takich jak dzisiaj słonecznych. Gołębie bardzo dobrze spisywały się, bardzo uparte. Czołowo również siadały tutaj w oddziele też właśnie matka tego gołębia, który wygrał pierwszy lot konkursowy, siadała czołowo tutaj w naszym oddziele, także to są takie gołębie dosyć twarde i uparte. Tyle co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o te właśnie... O genetykę swoich zwycięzców, czempionów. Dzisiaj zrobiły takiego fajnego. Przyjemnego. I przyjemnego, jak najbardziej. Niesamowicie. Czy kolega również weźmie udział w tej koleżeńskiej rywalizacji w przyszłym roku? Jak najbardziej. Jestem zdecydowany. Zresztą, gdyby nawet nie było tego dzisiejszego zwycięstwa również, byłem przekonany, ponieważ doceniam tutaj obsługę, bardzo profesjonalnie było prowadzone wszystko, gołębie zdrowe, bardzo mało nam gołębi padło, czy zginęło, mieszam to jak nazwiemy. I jestem niezmiernie zadowolony, zresztą to potwierdzają również obserwatorzy inni, tacy, którzy nie biorą również udziału. Czyli koledzy dzwonią gdzieś z Polski, tak, i są zainteresowani. Wymieniamy sobie tutaj poglądy i tak dalej, także jest naprawdę udany tutaj sezon właśnie na tym naszym koleżeńskim gołębnictwie. To tyle, co tak według głosów ja jestem starszy. W skrócie powiedzieć chciałem mówić pan, ale nie będę tutaj naszej zabawie. Rozumiem. Proszę jeszcze przypomnieć imię, nazwisko, może numer telefonu dla chętnych kolegów, którzy chcieliby się skontaktować. Nazywam się Kazimierz Pokietek, lotuję w oddziele Gdynia Chylonia, numer telefonu 608-34-20-16. Dobra. Super, świetnie, dziękujemy, dobry lot. Dziękuję, do widzenia.